Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Kolarze z całego kraju specjalizujący się w wyścigach MTB po raz czwarty zjechali do Myślenic, by rywalizować na trasie Bike Maratonu 2014. Była to piąta z 10 eliminacji tegorocznego cyklu. W Myślenicach zawodnicy mieli do pokonania jeden z trzech przygotowanych dystansów – 19, 42 lub 64 km. Zaczynaliśmy to w 2005 roku, a od trzech lat nieprzerwanie. Uważamy, że to jest bardzo fajna lokalizacja i bardzo fajne miejsce do organizacji takiego maratonu MTB w ramach cyklu Bike Marathon. Są naprawdę ciekawe, malownicze, dosyć trudne trasy, natomiast my zawsze staramy się na mini maratonie mega i giga, te trzy dystanse plus wyścigi dla dzieci, które niebawem po starcie głównego jakby maratonu się też odbywają, proponować takie miejsca, które są atrakcyjne, które są też fajne widokowo, bo większość tych rowerzystów tak naprawdę walczy z własnymi słabościami, z własnymi, że tak powiem, niedomaganiami i zależy im, żeby ukończyć, żeby dojechać do mety. Czołówka, można powiedzieć, to zawodowcy i oni tu się najczęściej ścigają na tym najdłuższym dystansie, ale myślę, że każdy właśnie w takiej imprezie znajdzie coś dla siebie. Dlaczego w takich wyścigach ekstremalnych na rowerach warto brać udział? Fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, odskocznia od codziennego życia i wspólnie z rodziną można spędzić czas. No kurde, zarąbista frajda przede wszystkim. Można sprawdzić swoje słabości, czy jest się w stanie coś pokonać, czy nie. Szczerze mówiąc, głównie dla frajdy, jeśli nie jeździ się w teamie, nie jesteś, nie wiem, jakiś super wygranych, dla frajdy przede wszystkim, dla sportu, rozrywki. Myślenice, bardzo ładna miejscowość turystyczna, bardzo ładna trasa. No i ciekawe, bardzo dużo kolarzy przyjeżdża startować tutaj na maraton, także z domu mam niedaleko, także warto było tutaj przyjechać i wystartować. Ja podziwiam tych ludzi, którzy tutaj są, bo to jest tak sama wspaniała impreza. My się cieszymy, że ona jest, bo tak naprawdę Bike Marathon to jest wielka impreza promująca Myślenice, potem pokazująca piękno tutaj tych tras, które są wokół Myślenic. I tyle też tutaj rowerzystów, którzy przyjeżdża z roku na rok, ta liczba się powiększa, co nas naprawdę cieszy, że są dobre warunki w Myślenicach, a firma, która to organizuje, naprawdę w sposób profesjonalny podchodzi do tematu. I co ciekawe, z roku na rok więcej Myślenician startuje w tym turnieju, bo obserwuję ludzi, którzy są nie tylko więc młodzi, ale też starsi i nie tylko z gminy Myślenic, ale z powiatu myślenickiego znajomi, widzę twarze znajome, które startują. W tegorocznym Bike Maratonie w Myślenicach wystartowało łącznie 677 zawodników. Trasy są już od środy tutaj oznakowywane w lesie. Na trasie jest około 1500 strzałek kierunkowych plus taśmy, służby porządkowe, sędziowie, pomiary czasu, trzy bufety na trasie, służby ratownicze, także każdy bezpiecznie jest w stanie dojechać do mety, a jeśli się coś komuś stanie, to zawsze mu udzielamy pomocy i go zwozimy tutaj z powrotem w okolice startu. Co jest najciekawsze, najtrudniejsze dla zawodników na tej trasie? No myślę, że dla tych, którzy jadą mega i giga maraton, to na pewno wspinaczka wokół schroniska Kudłacze i później przejazd przez Suchą Polanę i tam są naprawdę trudne zjazdy techniczne, momentami niebezpieczne, szczególnie, że tutaj po ostatnich ulewach te drogi leśne są dosyć mocno poniszczone.
podjazd jest bardzo ciężki, tam pod Kudłacze i dalej, zjazd jest trudny, została mała blizna po zjeździe, także trzeba uważać. No a jeździmy, żeby sprawdzić granice swoich możliwości. No, na normalnej wycieczce odpoczywa się, piwko w schronisku, widoczki, a tu się haracze non-stop i można swoje możliwości ostateczne. Odpuściłem troszeczkę zjazdy, bo miałem problemy ostatnio z przebitymi gumami, także wolałem dojechać szczęśliwie niż robić z kołem. Ostatni podjazd po asfalcie, bo tam już miałem delikatny kryzys, choć to jest 19 km, ale dość mocno przycinałem z początku, no i później się to odbiło. Kategorii wiekowych jest 35 na tych wszystkich dystansach, od najmłodszych zawodników do ludzi, którzy mają po 70 parę lat, kobiety, mężczyźni, klasyfikacje drużynowe, rodzinne, sportowe, klasyfikacja muszkieterów, to taka klasyfikacja drużynowa, gdzie w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, każdy zdobywa punkty dla drużyny, nawet jak jest ostatni na mecie. Przy okazji myślenickiego bike maratonu zadbano również o rozrywkę dla najmłodszych amatorów kolarstwa, organizując dziecięce wyścigi wokół plaży Trawiastej. Nie masz jakichś obaw przed startem na takiej trasie trudnej, że poobijasz się albo uszkodzisz rower albo siebie? Nie mam żadnych problemów. Dlaczego lubisz jeździć na rowerze? Lubię skakać na rowerze, szybko jeździć i takie inne.